Młodzieżowa Loża Radiowa. I rozpoczynamy debatę z naszymi gośćmi. W studiu Jan Zimoch, Stowarzyszenie Odnowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Krukowski, Forum Młodych PiS. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Kacper Kunstler, Młoda Prawica. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I Kamila Stanicka, Młoda Lewica. Dzień dobry, kłaniam się. Dwa tematy dzisiaj mamy, oczywiście ze sobą powiązane. Najpierw o ustawie o ochronie granicy państwowej, właściwie jej nowelizacji, do której doszło ostatnio, na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Ustawa umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej i ten zakaz byłby wprowadzany na czas określony przez szefa MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną. To rozwiązanie nie będzie dotyczyło mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową, czy też uczniów, no i osób korzystających z przejść granicznych, a zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić dopiero komendant placówki Straży Granicznej. To tak w skrócie, o co w tej nowelizacji chodzi. Spójrzmy na głosowania, jak głosowali zwłaszcza nasi opolscy posłowie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wszyscy byli przeciw, z Lewicy posłanka Zawisza nie głosowała. Jeśli chodzi o stronę rządzącą, to tam wszyscy byli za, no i oczywiście jeszcze Paweł Kukiz. To może od Lewicy zacznę. Lewica była przeciwna. Oczywiście. Dlaczego? Kamila Stanicka. Ja będę oczywiście się standardowo powtarzać przy tym temacie. Ci ludzie potrzebują azylu, ci ludzie chcą pomocy naszej. Dlatego jesteśmy przeciwni, zwłaszcza przez to, jak ci ludzie są atakowani na tej granicy. Ja, że tak powiem, nie chcę już się powtarzać, bo już chyba z piąty, jak nie szósty raz już mówię na ten temat. Dlatego też wyszczególniłam jakby wątek związany z tą ustawą, bo pytanie, czy ustawa szkodzi tym migrantom? Ustawa samym migrantom nie szkodzi, ale szkodzi naszym mediom, ze względu na to, że to jest, że tak powiem, łamanie praw wolnych mediów. Bo jeżeli media muszą dostać zgodę na to, żeby pojechać gdzieś na terytorium Polski, żeby zrobić reportaż na ten temat, to jest łamanie praw obywatelskich. Rozumiem, gdyby to było właśnie już Białoruś, rozumiem Litwa, Łotwa. No okej, bo potrzebujemy tam wizy. Ale to jest nasza granica, to jest nasze, że tak powiem, terytorium. Dziennikarze mają prawo tam być. Wcześniej opozycja domagała się, aby dziennikarzy w ogóle tam dopuścić. Teraz dziennikarze są dopuszczeni i też niedobrze, tak? Ale przez tą ustawę, jeżeli ta ustawa przechodzi, to niestety będą musieli mieć zgodę na to, żeby w ogóle dostać się tam. Mhm. To Grzegorz Kurkowski, Forum Młodych PiS. Lewica żyje w bańce absurdu. Te absurdy na okrągło powielają i nie potrafią jakoś takie zaklęte koło bzdurnych argumentów. W jakim normalnym kraju, gdzie są prowadzone działania zbrojne przy użyciu wojska i policji i tak dalej, można sobie przyjechać od tak i robić reportaże i kręcić się tam. Czy jak są prowadzone ćwiczenia wojskowe pod Toruniem, czy gdziekolwiek indziej, czy dziennikarze mogą sobie tam przyjechać od tak i chodzić sobie tam po tym lesie? Nie mogą. Nie można robić zdjęcia sprzętu wojskowego, nawet o polskiej jednostce. Nie może tam pani sobie wejść i robić sobie tam reportaży. Jeżeli chce pani tam wejść, musi pani otrzymać zgodę. Nie można fotografować sprzętu wojskowego, nie można fotografować polskich mundurowych. To są działania szkodliwe. I mi się wydaje, że dla każdego odpowiedzialnego człowieka są to, takie przepisy są zrozumiałe. Natomiast bardzo dobrze, że tworzy się bramkę umożliwiającą uczestnictwo mediów w jakiś zorganizowany, nieprzeszkadzający służbom, nieszkodzący sposób, żeby te media tam obserwowały to, co tam się dzieje, to, co ich interesuje. I to są przepisy, które funkcjonują dosłownie chyba w każdym kraju. Nie jesteśmy w żadnym wyjątkiem w tej sytuacji. Pani Kamila, adwocem? Czy w kolejnej? W kolejnej wypowiedzi. Kacper Kunstler, Młoda Prawica. To tak, przede wszystkim ten kryzys, ta wojna hybrydowa już trwa dość długi czas. Ja zdania nie zmieniłem. Granica ma być szczelna, ma być broniona. I nie zgodzę się z panią Kamilą całkowicie, ponieważ to nie jest tak, że ci ludzie są atakowani. Proszę popatrzeć na tą agresję tych imigrantów. Mamy tutaj do czynienia, tak jak wspomniałem, z wojną hybrydową, ale zgodzę się tutaj też z panią Kamilą pod jednym aspektem, że dziennikarze muszą być dopuszczani. To muszą relacjonować wszystko, co tam się dzieje, bez wyjątku. Jan Zimoch, Stowarzyszenie Odnowa.
Ustawa ta jest bardzo dobra z prostego bardzo powodu. Po pierwsze, tak naprawdę to ona broni tych dziennikarzy. Ona zapewnia im jakieś bezpieczeństwo. Jeżeli mamy moment, w którym są prowadzone jakieś ataki i tak dalej, jak ci imigranci szturmują, rzucają kamieniami, to jest to niebezpieczne dla tych ludzi. Dlatego muszą oczywiście tam być, muszą to relacjonować, ale w czasie, gdy jest to bezpieczne, a nie w momencie, gdy są prowadzone jakieś działania. Oni nie mogą przecież pokazywać elementów taktyki czy jakichś planów, którzy nasi żołnierze stosują na granicy. Kwestia właśnie pierwsza, że to jest ich bezpieczeństwo. Po drugie, o czym myślę, że należy wspomnieć, że nasza Straż Graniczna, MSWiA i MON udostępnia masę materiałów, masę filmów, masę zdjęć, które są bez żadnych komentarzy, jest to czyste po prostu źródło, tak, w pracy naukowej można to nazwać źródłem, bez jakiekolwiek opracowania, które pozwala rozeznać się w danej sytuacji. Więc ja naprawdę nie rozumiem tego bulwersu lewicy, która szuka problemów tam, gdzie ich nie ma, zaczyna je tworzyć, jak tak jest je źle, jak znowu inaczej, to znowu je źle. Jak powiedział kolega Krukowski, żyjecie w jakiejś bańce i nie potraficie z niej wyjść i żadne sensowne argumenty do was nie przemawiają. Ja powiem w ten sposób do moich tutaj kolegów, przedmówców. A jeżeli uważacie, że ta ustawa coś zmieni, to nie zmieni. Ze względu na to, że mówicie o tym, że trzeba te media, które tam przyjeżdżają, dbać o nie, tak? To w tym momencie, zwróćmy uwagę, jeżeli dostaną taką zgodę i będzie tam można wjechać dla danych mediów, to okej, zapewnią bezpieczeństwo. Ale skąd na przykład nie wiemy, że od drugiej strony wystąpi agresja? Bo tak jak mówiłam wcześniej, to ci ludzie są zdesperowani i my odpowiadamy za nasze wojsko. Odpowiadamy za taktykę, za interwencje, jakie są na granicy, które są w naszym obowiązku. Naszym obowiązku wojskowym. Policji, Straży Granicznej. Więc jaką mamy pewność, że jeżeli media przyjadą, to nagle akurat będzie wtedy spokój? Kasper Kunstler? Młoda prawica? Tak, Jezus, tak, przepraszam. Tak, młoda prawica. Tak. Dobrze. Tak słowem tylko powiem, jestem przerażony, jak część opozycji podchodzi do tego tematu. Dzisiaj jest ogromne to niebezpieczeństwo, a posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nie dostrzegają tego niebezpieczeństwa i opowiadają takie właśnie rzeczy, jak to moja przedmówczyni. To naprawdę przeraża. Dzisiaj Polacy, obywatele słuchając tego, na pewno są przerażeni, kiedy słuchają, jak część polityków po prostu się wypowiada w tej sprawie. Myślę, że akurat wszyscy jednym głosem powinniśmy powiedzieć murem za polskim mundurem, bo widzimy te obrazki, co się dzieje na polskiej granicy. Jakie naprawdę grozi nam ogromne niebezpieczeństwo poprzez tę wojnę hybrydową. Ale ja nie mówię, że to jest dla nas niebezpieczeństwo, tylko jeżeli ograniczamy mediom możliwość dostępu, bo potrzebują tak zwanych zezwoleń na to, to czemu w ogóle im dajemy to zezwolenie, jeżeli nawet nie jesteśmy pewni, że w tym momencie będzie... Przepraszam. Bezpiecznie. Ja się zgodziłem z tym jak najbardziej pod tym względem, że dziennikarze mają się tam powiedzieć i relacjonować, ale bardziej mi chodzi o podejście Lewicy, Koalicji Obywatelskiej do tego, jak granica ma być strzeżona i odnośnie co robić z tymi imigrantami. O tym mówię. Mhm. Jan Zimoch? Po pierwsze, ci dziennikarze, jak już otrzymają zgodę, żeby tam wejść, to nie będą sobie biegać wszędzie wokół, tylko mają mieć wyznaczone miejsce, tak, w którym takie miasteczko ma zostać stworzone, w którym ci dziennikarze będą mogli relacjonować z tamtego miejsca to, co się dzieje. To po pierwsze. A po drugie, ja naprawdę chcę szczerze wierzyć, że to, co mówi Lewica, to, co mówi Koalicja Obywatelska, czy niektórzy ludzie w sprawie tych imigrantów, że powinniśmy ich przyjąć i tak dalej, że to wynika tylko i wyłącznie jakby z czystego poczucia, że należy tym ludziom pomóc. Tylko, że musimy pamiętać, że ci ludzie zostali oszukani, wykorzystani i są elementem pewnej wojny. Tak, zawsze jak się wykorzystuje ludzi niewinnych, dzieci, kobiety w działaniach militarnych, jest to rzecz, która boli. I ja nie ukrywam, ja też nie czuję się z tym wyjątkowo dobrze, że na naszej granicy koczują ludzie, tak? Oni zostali oszukani, trzeba to śmiało powiedzieć. Tylko, że my mamy też pewne zobowiązanie wobec Unii Europejskiej, wobec NATO. Jesteśmy flanką sojuszu. To jest nie tylko granica Polski, tylko całej Unii.
cały Zachód stoi za nami murem. Zachód, który wy zawsze tak uwielbiacie, gloryfikujecie, donosicie na nas, jak raz powiedzą coś innego, co wam się nie podoba, to nie potraficie jakoś tego zrozumieć. Ja naprawdę nie jestem w stanie czasem pojąć, w jakiej właśnie bańce wy żyjecie. Co wy tworzycie, jakie jest was... O czym wy myślicie? Przecież czy tylko i wyłącznie źle, bo władza tak mówi i musimy powiedzieć na odwrót, żeby pokazać, och, jaką my jesteśmy opozycją, żeby ktoś nam przez przypadek nie zarzucił, że popieramy PiS. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Kwestia jest tego, że jak też przyjeżdżali osoby z NATO na granicę, wiadomo, nie zostali dopuszczeni bezpośrednio na granicę, ale NATO samo stwierdziło, że chce nam pomóc jako państwu, ale też miło by było, gdybyśmy przyjęli te osoby, żebyśmy zrobili selekcję. Więc panowie, co moi to drodzy. To w ogóle są za bzdury jakieś. Skończmy już ten temat, bo to donikąd ta dyskusja tutaj mi się wydaje teraz nie prowadzi. Tak jak powiedział generał Piotrowski podczas swojej ostatniej konferencji, dobrze, że są tworzone nowe rozwiązania prawne umożliwiające właśnie dostęp dziennikarzy do tych miejsc, w których są prowadzone te działania. Dobrze, że są dawane nowe uprawnienia służbom mundurowym. Dobrze, że te wszystkie kwestie legislacyjne się dzieją, ale dobrze by było również, gdybyśmy teraz jako społeczeństwo, tak jak on użył takiego sformułowania, że ta sytuacja, która ma teraz miejsce, to jest test naszej solidarności, test tego, czy Polak potrafi wesprzeć i stanąć za Polką, czy Polka potrafi wesprzeć i stanąć za Polakiem, czy nasze społeczeństwo jest solidarne. Panie Grzegorzu, to o tym teście solidarności już za moment, zaraz, już dobrze. Za chwilę porozmawiamy. W Młodzieżowej Loży dalej jesteśmy przy wątku białoruskim, ale popatrzymy na to troszeczkę innej strony, bo to jest kwestia, którą komentuje wielu ludzi, także osoby publiczne. Zanim o tych osobach publicznych powiem, to tylko przypomnę, że dzisiaj dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej powołał taką specjalną grupę, która ma bronić dobrego imienia żołnierzy właśnie tej formacji, ale myślę, że chodzi też w ogóle o dobre imię osób, które na granicy są w tej chwili i tych granic naszych bronią. Co do tych wypowiedzi, na przykład aktorka Barbara Kurdej-Szatan, czy też aktor Piotr Zalt wypowiadali się w mediach społecznościowych, mówiąc bardzo dyplomatycznie, nieprzychylnie w kierunku Straży Granicznej. Spotkały ich za to różne konsekwencje. Ja jestem ciekawa, jak wy do tej kwestii się odnosicie, Grzegorz Krukowski. Tych wypowiedzi są po prostu obrzydliwe. Nawet nie cytować nie będę, bo... To jest coś haniebnego. Oni powinni ponieść pełne konsekwencje, takie społeczne. I moim zdaniem w ogóle to, że Wojska Obrony Terytorialnej muszą powoływać jakąś taką jednostkę, no to już jest w ogóle kuriozalne, co pokazuje, że część naszego społeczeństwa, no niestety spora część, nie zdaje tego egzaminu z solidarności i takiego podejścia do polskiej państwowości. Bo przecież tutaj musimy stanąć w obronie naszego kraju, wobec którego jest teraz jakaś agresja. I to jest naprawdę dla mnie niezrozumiały brak słów dla czegoś takiego. I ja się cieszę, że jakieś konsekwencje tych ludzi spotkają. Mhm. Jan Zimach. Abstrahując od obrzydliwości i tak dalej, tych wszystkich wypowiedzi, mnie bardziej niepokoi jedna rzecz, nawet nie niepokoi, ja jestem przerażony tym, jak to wygląda w naszym społeczeństwie. Jeżeli takie reakcje są w przypadku konfliktu hybrydowego, z którym mamy teraz do czynienia, to jest, ja się boję pomyśleć, co by się działo, gdybyśmy byli w stanie nie konfliktu hybrydowego, tylko normalnego konfliktu. Zbrojnego? Takiego zbrojnego, z którego już... Pamiętajmy, jak to się skończyło na Ukrainie, tam też się zaczynało konfliktem hybrydowym. Tak, tak, oczywiście. Po prostu ja zastanawiam, czy ci ludzie, którzy teraz, no można powiedzieć, szkalują polskich żołnierzy, którzy bronią granicy, jakby się zachowali w momencie, w którym doszłoby do walk. Mhm. I po której stronie oni by stanęli, skoro no wszyscy wiemy, jak nazwali polskich żołnierzy, co oni by... Nie, nawet nie będę sugerował, co mogliby robić, ale po prostu jestem przerażony. Ja jestem po prostu przerażony tym, że tylko osoby publiczne, które są rozpoznawalne, jak można... Pytam się po prostu, jak można coś takiego zrobić. Jestem przerażony.
Kacper Kunstler, też przerażony, młoda prawica. Przerażony, ohydne słowa, które nie powinny w ogóle pojawić kiedykolwiek. Tym bardziej przerażony jestem, iż co są słowa wypowiedziane przez osoby takie publiczne. A jak wiemy, osoby publiczne, influencerzy, to są często wzory do naśladowania, więc mam nadzieję, że nie będzie pewnego odzwierciedlenia w taki sposób, że część osób będzie inspirowało się takimi wypowiedziami i będą budowały sobie zdania właśnie poprzez takie typu absurdalne, obrzydliwe wypowiedzi. Mhm. Powołanie takiej grupy, która ma bronić tego dobrego imienia żołnierzy, wydaje się być wskazane, chociaż pan Grzegorz chyba ma trochę racji, że nie powinniśmy się zastanawiać, czy taka grupa w ogóle powinna być, bo to powinno być chyba oczywiste dla wszystkich. Niestety powstanie takiej grupy to jest pewna aberracja, że jeżeli jesteśmy zmuszeni do powoływania czegoś takiego, no bo oczywiście jakby nie abstrahuję, że to jest niepotrzebne teraz, bo jest aberracją, że w ogóle to jest potrzebne. Mm-hmm. Kacper kontynuuje. Tak najbardziej. Szacunek się należy i tutaj nawet nie powinno być jakiejś dyskusji, czy trzeba, czy nie. Mm-hmm. Kamila Stanicka, Lewica. Ja standardowo stanę niestety w obronie ludzi. Ze względu na to, że każdy ma możliwość wypowiadania się. Wiadomo, zrobili to w zły sposób, bo mogli to powiedzieć w bardziej delikatniejszy sposób, bardziej dyplomatyczny, bardziej polityczny, nie obrażając tych ludzi, że im to zachowanie się nie podoba. Natomiast to, ile już ten konflikt trwa, ile już wyszło całych sytuacji, ile celebrytów, polityków jeździło tam na granicę i widziało, co tam się dzieje i pomagali tym ludziom, ja się nie dziwię, że już po prostu im żyłka pękła. Nie, to są jakieś wypowiedzi dramatyczne. Zwróćmy też uwagę na pozytywny aspekt tej całej sytuacji. Ponieważ media społecznościowe są pełne podziękowań od Straży Granicznej, od Wojsk Obrony Terytorialnej, od policji za wspaniałe gesty wsparcia kierowane przez koła gospodyń wiejskich, przez ochotnicze straże pożarne. I przez Forum Młodych PiS też. Tak, przez Forum Młodych PiS, tak, my też prowadzimy taką zbiórkę, do której przyłączyli się mieszkańcy Polszczyzny, co nas zresztą bardzo zaskoczyło, co pokazuje, że jest wielkie takie większa niż negatywny, jest większy pozytywny odzew mieszkańców naszego kraju na działania, poświęcenie naszych służb mundurowych, które przecież bronią jakby niepodległości naszego kraju, bronią naszego bezpieczeństwa, bronią bezpieczeństwa obywateli także Unii Europejskiej i my jesteśmy za to im wdzięczni i właśnie w ten sposób chcemy im tą wdzięczność okazać. Niestety okazuje się, to też trzeba moim zdaniem potępić, że są również w naszym województwie, tam podobne wypowiedzi naszej koleżanki, ale są też w naszym województwie osoby, też młodzieżówki, które uważają takie akcje ku gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, czy także nasze, czy zwykłych obywateli zacytuję, wstyd, hańbę, cyrk. To są wypowiedzi pana Jacka Juszczyszyna, pana Przemysława Pospieszyńskiego, którzy jasno pokazują, że oni uważają, że zamiast skierować paczki do Wojsk Obrony Terytorialnej czy do naszych służb mundurowych, powinniśmy je dać do miejskich noclegowni. To po prostu są wypowiedzi tych ludzi. To jest niszczenie międzyludzkiej solidarności. Bo jak sobie mają ludzie, którzy to będą czytać, którzy chcą taki ładny ludzki gest wykonać w stosunku do tych osób, którzy bronią naszej niepodległości, a ci im piszą, że to jest wstyd, że to jest hańba, że powinni komuś innemu i w ogóle jakieś... To jest niszczenie międzyludzkiej solidarności. Oni najwidoczniej nie rozumieją tego, że można chcieć komuś w taki sposób podziękować i wszystko wykorzystają z takiego jadu wewnętrznego do jakichś bezsensownych rozgrywek politycznych. To jest, mam tam kolegę w tym środowisku, to jest mem, który sobie między sobą rozsyłają, to pani redaktor pokaże, niech wie, bo takie działania są godne pełnego, moim zdaniem, potępienia. No nieładnie to wygląda na pewno. Jan Zimoch jak skomentuje to zachowanie? Zacznijmy od tego, że jesteśmy przyzwyczajeni raczej, że nasi koledzy z niektórych ugrupowań z opozycji zawsze będą mówili na przekór i po prostu to jest już... Granice. Słuchaj, oni już dawno przekroczyli wszelkie granice.
już dawno. Jakby ja nie jestem w ogóle zaskoczony. Jakby patrząc na jakość naszej opozycji, to jest porażka. Jakby mówienie przed chwilą, że wolność słowa i tak dalej, że powinno się mówić wszystko, napiszmy proszę zaraz na Twitterze, że są tylko dwie płcie, albo że aborcja to morderstwo. Ja nie mówię, że... Proszę sprecyzować, które partie opozycyjne, proszę sprecyzować. Chodzi o to, że napiszmy i zobaczmy, co się wtedy stanie. Które opozycyjne? Tak, proszę sprecyzować, bo ja nie przypominam sobie, żeby porozumienie aż tak haniebnie odnosiło się do tej sytuacji. Powiedziałem niektóre opozycyjne. Dlatego mówię, proszę sprecyzować. Porozumienie tutaj widzę, że nie, ale są ludzie i z Platformy Obywatelskiej. Dlatego proszę sprecyzowanie, bo to uderza po części w moje ugrupowanie. Że przepraszam, Kacprze, moja była partia. Tutaj akurat wyjątkowo zachowała się w porządku. Ale totalna opozycja, bardzo dobrze, dziękuję. Panie Kacprze. No ja tu nawet przyznam kolegom rację, że niektóre ugrupowania opozycyjne po prostu ich skrajność ponosi w tym momencie, żeby nie przyznać nawet... Desperacja. No niekoniecznie desperacja. Chodzi mi o to, że tu już po prostu widać skrajność, że oni nie chcą nawet dostrzegać, które projekty są dobre, które rzeczy są dobre. Oni po prostu widzą, że to coś, co nie jest nasze, jest od razu złe i out. Trzeba po prostu merytorycznie podejść do niektórych kwestii i uznać, co jest naprawdę dobre, a co jest naprawdę złe. Ale niestety niektóre widzę, że ugrupowania opozycyjne nie mają tej umiejętności spostrzegania w taki oto sposób. A Lewica jak ocenia takie inicjatywy, na przykład jak kolegów z Młodzieżówki, Prawa i Sprawiedliwości, żeby... Haniebna. Haniebna? Tak, nie, akurat ja się tutaj zgodzę z kolegami, bo nie powinniśmy się tak zachowywać. Znaczy ja pytam o akcję młodych osób z Prawa i Sprawiedliwości, które przygotowywały ludzi, paczki na granicę. Szykują paczki tak, dla... Tak. Nie, tu akurat mi chodziło o mem, który pokazywał, bo podejrzewam, o które mam chodzi, bo też do mnie dotarł. A kwestia jest tego, że każdy człowiek musi się wypowiadać w jakiś sposób. Chcą podziękować? Niech podziękują. Ja nie mam temu nic przeciwne. Sama skończyłam liceum policyjne. Sama mam znajomych w mundurówkach, którzy są w jednostkach wojskowych, którzy są w straży, którzy są w policji. Dla mnie najważniejsze jest to, jako człowieka, bo każdy z nas jest człowiekiem, żeby zadbać nie tylko o siebie, ale o drugiego człowieka. Ja podchodzę do tego, że jeżeli osoby tutaj z Forum Młodych PiS chciały zorganizować taką akcję, żeby podziękować osobom właśnie z mundurówek, że są wdzięczni im za tą pracę, ja jestem jak najbardziej za tym. Ale też uszanujmy to, że inni ludzie zamiast robić takie paczki, wolą te paczki, pieniądze swoje przeznaczyć na przytułki dla bezdomnych, na osoby, które są na granicy, żeby im pomóc, żeby im też pomóc. Była ostatnio jeszcze jedna sytuacja związana z aktorem Jerzym Szturem. No nie jest to osoba, która, że tak powiem, sprzyja obecnemu rządowi. Maciej Sztur też jakby deklarował pewną pomoc migrantom, no i tak też dość przychylnie się wobec nich wypowiadał. Ostatnio doszło do takiej sytuacji, że został zbezczeszczony, no tak trzeba powiedzieć, grobowiec jego rodziny, więc to jest też takie pytanie, jak reaguje druga strona, Jan Zimoch. Jak już wcześniej wspomniałem, ja bardzo współczuję tym ludziom, którzy są na granicy. Oni zostali oszukani, tak? Tylko że pamiętajmy również o polskich działaniach, że próbowaliśmy im pomóc. Były wysyłane konwoje z pomocą. To, że Łukaszenka ich nie wpuścił, to już nie jest nasza wina. Zrobienie czegoś takiego jakiemuś pomnikowi czy grobowcowi jest haniebne. Też, jakby nie wolno takich rzeczy robić, jakby to już mówimy o osobach zmarłych, czy o pomnikach jakiejś pamięci, jeżeli to nie są pomniki zbrodniarzy. Bo to jest pytanie o konsekwencje, prawda? Swoich słów. Na przykład Barbara Kurdej-Szatan powiedziała, co powiedziała. Spotykają w tej chwili taki ostracyzm społeczny. Piotr Zelt też powiedział, co powiedział. Mhm. Opolska policja zrywa z nim współpracę. Maciej Sztur robi jakieś tam swoje działania i w konsekwencji zostaje zbezczeszczony grup jego rodziny. Więc pytanie o te konsekwencje. Wszystko ma swoje granice. Tak. Mhm. Tak samo jak granice mają takie wypowiedzi,
które te granice przekroczyli tamci ludzie, tak samo granice mają też jakieś działania wobec nich wykonywane. No i niszczenie nagrobka jest przekroczeniem tych granic i... Znacznym przekroczeniem. Tak, no i na to są paragrafy odpowiednie. Mhm. No i mam nadzieję, że winni poniosą tego konsekwencje, bo takich rzeczy się nie robi. Okej, okay. Kacper Kunstler jeszcze w temacie. Podobnie raz jeszcze powtórzę... Hańba i tyle. Nie powinno nic takiego paść. Trzeba ukarać. Stanika, na koniec, bo będziemy zmierzać do końca. Zgadzam z moimi przedmówcami. To jest bardzo haniebne zachowanie. Nie powinno w ogóle do tego dojść. Są pewne granice. Te granice zostały przekroczone. Dziękuję pięknie za dyskusję. Grzegorz Krukowski, Forum Młodych PiS. Dziękuję bardzo. Pięknie życzę wszystkim udanego weekendu. Jan Zimok, Stowarzyszenie Odnowa. Dziękuję. Kacper Kunstler, Młoda Dziękuję Prawica. Dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę. I Kamila Stanicka z Młodej Lewicy. Dziękuję, miłego weekendu. A program prowadziła Joanna Matlak. Młodzieżowa Loża Radiowa.